obuwnik. Tradycja szycia obuwia sięga kilka tysięcy lat. To najważniejszy element naszej garderoby. Buty chronią ludzkie stopy nie tylko przed zimnem, ale również przed obtarciami czy skaleczeniem. Ułatwiają poruszanie się po różnych podłożach. Specjalistyczne buty sportowe usztywniają stopę i minimalizują ryzyko urazów, takich jak skręcenie kostki czy naderwanie więzadła. Istnieją również buty ortopedyczne, a także specjalne wkładki korekcyjne. Za tworzenie każdego rodzaju obuwia odpowiada obuwnik. To od niego zależy, jakiej jakości produkt trafi na sklepowe półki. Firma zajmuje się produkcją butów skórzanych wysokiej jakości. Wszystkie produkty pozyskujemy od dostawców polskich bądź włoskich, ewentualnie hiszpańskich. Design jest na wysokim poziomie. Mamy swój zespół projektowy, także wszystkie produkty wytworzymy tutaj na miejscu. W tej chwili zatrudniamy około 80 osób. Od ludzi wymagamy to, żeby byli sumiennie wykonywali swoje obowiązki. Obuwnik do produkcji obuwia używa metod przemysłowych i warsztatowych. Wytwarza różnorodne buty, obuwie damskie, męskie, dziecięce, używając rozmaitych materiałów. Proces produkcji jest jednak podobny. Zawsze zaczyna się od projektu, który trzeba narysować, a następnie przenieść na tak zwane kopyto, współcześnie wykonywane z plastiku. Tak rozpoczyna się praca z podstawowym modelem buta. Obuwnik zaznacza na modelu miejsca, w których pojawią się szwy, a także wyrysowuje wszystkie elementy cholewki. Na podstawie wzornika przygotowuje się i rozkraja potrzebne materiały. W ten sposób powstaje prototyp buta. Rozmiary można dopasować za pomocą symulacji na komputerze. Następnie części cholewki są ze sobą zszywane lub sklejane, w zależności od rodzaju obuwia oraz użytych materiałów. Podczas tego etapu wykonuje się również szereg innych czynności kosmetycznych, takich jak przycinanie odstających kawałków tworzywa, modelowanie kształtu buta, barwienie czy ścienianie w przypadku butów skórzanych. Cholewkę naciąga się na kopyto szewskie i mocuje za pomocą różnych metod do wkładki, pięty i boków buta. Podeszwę można zamontować na dwa sposoby – przykleić albo przyszyć. Klej nie daje gwarancji jakości. Podeszwa może odpaść od buta pod wpływem szkodliwych warunków, takich jak wilgoć. Dużo lepszą metodą jest szycie, które cechuje obuwie wysokiej jakości. W razie potrzeby wprawny obuwnik może uszkodzoną podeszwę zdemontować i wymienić na nową. Jest to jednak sposób czasochłonny, który stosuje się w przypadku obuwia skórzanego. Ostatnim etapem produkcji obuwia są prace wykończeniowe. Obuwnik barwi i poleruje podeszwę. Cholewka jest pastowana, polerowana i szczotkowana. Używa się do tego specjalnych substancji, które nadają połysk oraz zapewniają ochronę przed uszkodzeniami, a także różnego rodzaju szczotek, odpowiednich do danego rodzaju materiału. Pracuję w firmie 20 lat, w tej branży pracuję 20 lat, szyję cholewki, szyję pierwsze wzorcowe cholewki. Czyli dziewczyny, które pracują jako konstruktorki, na komputerze robią projekt, kroimy później na floterach, a ja z tego składam cały gotowy but. Satysfakcja jest z tego, że wykonujemy cały czas coś innego. To nie jest monotonna praca, tak? Bo cały czas mamy coś inny, nowego. Za każdym razem są inne wzory, inne modele. No i każda pora roku wymaga od tego, żeby był kozak, sandał, inne kolory, coś innego. Dwa paski inaczej ułożone, krótki, długi. Także to jest, nie ma monotonii. Obuwnik w pracy używa miary, wybijaka do wytłaczania, wybijaka do otworów pod szwy. Posługuje się rysunkami technicznymi. Korzysta też z maszyn do szycia skór i szczotek do polerowania oraz innych narzędzi, maszyn i preparatów chemicznych. Każdy etap produkcji wymaga doświadczonych i wprawnych rąk.
W małych zakładach praca nad obuwiem często jest sprawą indywidualną, ale w dużych fabrykach każdy pracownik zajmuje się konkretnymi czynnościami. Obuwnik może pracować jako cholewkarz, szewc, krajacz czy ćwiekarz. Efekt końcowy produkcji zależy od całego zespołu, dlatego w tym zawodzie bardzo ważna jest współpraca. Kiedyś wszystkie prace obuwnicze wykonywano ręcznie. Dzisiaj używa się różnorodnych maszyn, ale należy pamiętać, że żadna technologia nie zastąpi w zakładach obuwniczych pierwiastka ludzkiego. W zasadzie każdy etap produkcji buta jest wspierany przez maszyny. Obuwnik używa m.in. cholewiarki, ćwiekarki czy formowarki. W wielu fabrykach używa się do pomocy komputerów. Przed przystąpieniem do pracy obuwnik przechodzi specjalne szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, na którym uczy się też obsługi maszyn. Jeśli chcesz pracować w zawodzie obuwnik, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie zawodu obuwnik pod warunkiem posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe lub średnie branżowe. Aby zostać obuwnikiem, należy zdać egzamin eksternistyczny zawodowy z kwalifikacji MOD 05 wytwarzanie obuwia. Ścieżka trzecia. Jeśli jesteś licealistą, równolegle do nauki w liceum możesz uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy. Dyplom w zawodzie obuwnik otrzymasz po ukończeniu liceum oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. W zawodzie obuwnik istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.